Cześć, witam. Chyba nas już widzieliście w tej konfiguracji. Oto ja, po lewej mojej stronie Ela, a po prawej Tara. Cała nasza trójka znalazła się w tym filmie, ponieważ nagrywam go z okazji Dnia Psa. Międzynarodowy Dzień Psa obchodzimy 1 lipca. Dzisiaj opowiem o książce, której bohaterem jest pies. A te dwie panienki pozdrawiają wszystkie zaprzyjaźnione psy, wszystkich zaprzyjaźnionych youtuberów i nie tylko. Dziękuję paniom. Panie poszły do swoich obowiązków, a książka, o której chcę dzisiaj powiedzieć, to jest właśnie ta. Adama Wajraka pod tytułem Lolek. Książeczka niewielka, której bohaterem jest pies. Pies szukający swojego domu. I taki też był cel autora, który tę książeczkę napisał. Ponieważ w posłowiu znajdujemy następujące słowa. Książeczkę tę dedykuję wszystkim pieskom, które jeszcze nie znalazły swojego człowieka i wszystkim ludziom, którzy nie odnaleźli jeszcze swojego psa. A tym, którzy się już odnaleźli, życzę szczęścia. Adam Wajrak. Książka o piesku, którego losy były różne. Urodził się w szczęśliwej rodzinie, miał 7 rodzeństwa, ojca nie znał, ale matka się nimi bardzo dobrze opiekowała. Przyszedł jednak moment rozstania z rodzinnym gniazdem, no i to rozstanie dla naszego psa, który nie miał jeszcze wtedy na imię Lolek, było bardzo straszne, ponieważ trafił do rodziny, w której traktowany był bardzo, bardzo źle. Z tego miejsca uciekł i poszukiwał swojego nowego domu i tym nowym domem stał się dom Adama Wajraka i jego żony Nuri, mieszkających w teremiskach na obrzeżach Puszczy Białowieskiej. Jest więc to prawdziwa historia tego właśnie psa, Lolka, a więc książeczka napisana bardzo pięknie, bardzo wzruszająco, bardzo pięknym językiem, zawierająca elementy dydaktyczne, ale nie nachalne. A tutem i dodatkową przepiękną atrakcją tej książki są ilustracje. Jak zwykle jestem nieprzygotowana, żeby Wam najpiękniejsze z nich pokazać. A o, tak między innymi jest przedstawiony Lolek przez autora. Autorem ilustracji jest Mariusz Andryszczyk. Tu jest nasz Lolek, czyli bohater. Polecam tę książkę Adama Wajraka i tę historię Lolka, a na koniec pokażę Wam prawdziwego autora i prawdziwego psa. Oto Adam Wajrak z Lolkiem. Tak wyglądają naprawdę, więc historia tego pieska zakończyła się happy endem. Apeluję, zróbmy wszystko, żeby historie innych piesków również miały taki happy end. Dziękuję, do zobaczenia.